Cześć, ja już wróciłam do Tokio. Chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz z Taipei. Dokładnie więc rzecz, miejsce, do którego naprawdę chciałam pojechać. Większość moich znajomych w Tokio, jak usłyszałam, że jadę do Taipei, to wszyscy mi powiedzieli: a czy wiesz, że jest no właśnie to miejsce? To miejsce jest specyficzne, choć w moim mieście, czyli w Bydgoszczy, było też podobne miejsce z wystroju. Jednak w Azji wszystko musi być takie kawaii, takie słodkie, takie dziecinne, więc ta restauracja naprawdę jest słodka i obrzydliwa. Dla niektórych może być naprawdę być obrzydliwa, ale jest zabawna. Ta restauracja nazywa się Modern Toilet. Czyli wystrój jest jak w kiblu. Dosłownie jak w kiblu, nawet nie jak w łazience, jak w kiblu. Siedzicie na muszlach klozetowych. Na stół, w stole macie wbudowany zlew. Na tym jest szklany stół. A w tym zlewie jest kupa. Jeżeli chodzi o jedzenie, to jest szybkie odżywanie. Jedzenie przez restaurację dziennie przewija się bardzo wiele osób, więc nie będziecie długo czekać na jedzenie. To jest taki typowo, można powiedzieć, fast food, szybkie jedzenie. Ludzie nam przychodzą zrobić sobie zdjęcia, nie zjeść coś dobrego, więc mówi to samo przejście. Jak zamawiacie sobie seta, to macie ten posiłek i dodatkowo lody. Oczywiście to nie jest tak, że te posiłki są normalne. No, to by było nudne, nie? Więc dania w tym lokalu są podawane na przykład, tak jak ja zamówiłam, zaraz wam pokażę, w muszli klozetowej. Do tego macie na przykład herbatkę w szklaneczce. Mniej więcej wygląda jak toaleta. Możecie sobie dodatkowo dopłacić i zabrać wybraną szklankę czy jakieś inny pojemnik, który służy za szklankę, ze sobą. Jako pamiątkę. Możecie sobie wypić coś z pojemnika na mocz, takie, które możecie zacząć w szpitalach. Do tego lody. Lody są podawane w japońskim stylu toalecie, czyli wasioki. Tu macie kanji. I oczywiście w kształcie kupy. O tak. A więc tak, dania są podawane w muszli klozetowej, albo w wannie, albo w tych łasiokach. Możecie też zamówić coś, co będzie podane w pisuarze, więc do koloru, do wyboru. Szklanki też są różne. Przez właśnie ten pojemnik do moczu, kubek w kształcie kibla i inne bajery. W zależności od czy chcecie ciepły napój, czy zimny. Czy restauracja jest warta obejrzenia? Oczywiście, że tak. No gdzie zjecie sobie z kibelka?
To się ty gdzieś z kibelka? Raczej nie. Jeżeli chodzi o jedzenie, to no, gdyby to było tylko i wyłącznie jedzenie, to nie jest warta wyjścia, ale zrobić sobie zdjęcie, nie wiem, pośmiać się jak najbardziej. Mają naprawdę fajne miejsce do zrobienia zdjęć. Kelnerzy są bardzo mili. Jeżeli chcecie poprosić ich o zrobienie zdjęcia, to jest coś, o co chyba wszyscy proszą, więc nie mam najmniejszego problemu. Chcecie zobaczyć inne piętra, które są akurat w tym momencie zamknięte, nie ma problemu, więc wszyscy są naprawdę mili. Restauracja jest warta obejrzenia, jest naprawdę mega. Jeżeli będziecie kiedyś w Taipei, jak najbardziej odwiedźcie. Mylonka. Chciałam wam pokazać, co kupiłam jeszcze w Taipei. Kupiłam sobie takie maseczki. To są maski tylko na okolice oczu, takie Zorro. I kupiłam jeszcze sobie kolejne czarne maski. Nie używałam ich jeszcze, używałam. Te są spoko, ale no nie mogę wam powiedzieć, czy są naprawdę dobre po jednym użyciu. Tych jeszcze nie używałam. Ostatnio jakoś przestałam używać maski z powodu tego, że ja mam tłustą cerę i jak używałam kiedyś bardzo ich często, potrafiłam je używać nawet codziennie, to skończyło się dla mnie gorzej niż lepiej. Miałam nieziemsko dużo zmarszczek. Nie wiedziałam, skąd się biorą. Używałam coraz mocniejszych kremów, a to w ogóle nie znikało. No, ale jeżeli mówimy jeszcze o tej Taipei, zakupiłam sobie taką bransoletkę z kamyszkiem. Bardzo chciałam coś właśnie z czerwonym paskiem i chciałam też bransoletkę z tego zielonego kamienia. I akurat trafiłam, że było razem. Nie była na widoku, ale jakoś dziwnie się z panią dogadałam. Ja mówiłam po polsku i po angielsku, a ona mówiła po swojemu, nic nie rozumiałam. Ale w końcu dała mi to, co chciałam. Nie wiem jak. Jakieś magia. Ciastka z ananasem. Taką galaretką z ananasa. To są takie dwa pudełeczka herbaty w Urumqi. Taiwan tea. Są, były trzy rodzaje. Jak rozmawiałam z panią, to ta jest najbardziej taka delikatna. Coś takiego, że podchodzi pod zieloną herbatę.